Czołem, witam Cię w kolejnym odcinku projektu iOS Developer. Nie brałem udziału w Pandora Gate. Czołem, witam Cię w kolejnym odcinku projektu iOS Developer. Dawno się nie słyszeliśmy i to wynika, tak sobie pomyślałem, z trzech powodów. Pierwsze, moje lenistwo, to jest jakby niepodważalne. Drugie, trochę brak czasu. Jak widzicie, po ostatnim odcinku ja dostałem już pracę jako iOS Developer. To była praca w pełnym wymiarze godzin, 8-godzinna. Mimo to ja cały czas miałem swoją poprzednią pracę. Muszę o tym wiedział, to jakby nie był żaden problem. Z tym, że ja po prostu nie miałem czasu. To znaczy, jeżeli robicie na dwóch pełnych etatach, po 14 godzin dziennie wtedy, no to zwyczajnie kładąc się spać o 22, już nie chciało mi się montować filmu. A przy okazji też nie nagrywałem tego, co robię, bo część rzeczy mogłem pokazywać, części nie mogłem pokazywać, więc porównując to z moim poprzednim stylem nagrywania, czyli nagrywam sobie cały dzień ekran, później to tnę na kawałki, no tutaj dużo więcej byłoby cięcia, dużo więcej obróbki materiału. Chyba powiedziałem o wszystkich trzech, prawda? Czyli moje lenistwo, brak czasu, plus dużo więcej obróbki materiału, bo trzeba sortować, co wyciąć, a co zostawić. No więc pytanie teraz się pojawia, co się zmieniło, że nagle nowy rok, nowy ja. Mój staż został zawieszony, to znaczy mam teraz trochę więcej czasu, bo na 2-3 miesiące ze względów w sumie prywatnych mojego szefa mamy zawieszony staż na parę miesięcy. Nie mam z tym problemu, jak każdy ma swoje życie, które różnie się toczy, trudno. Natomiast to pozwala mi wrócić do Was z nowymi materiałami, hurra. I teraz idąc chronologicznie, mój staż został zawieszony w połowie listopada i nie ukrywam, że trochę mnie to zdemotywowało, bo ci z Was, którzy też chcą być iOS deweloperami, wiedzą, że obecnie na rynku jest duży problem z pracą. Mamy trochę kryzys w IT, no i tych ofert dla juniorów po prostu się nie pojawiają, nie ma ich w ogóle. No i tak sobie półtora miesiąca raz programowałem, raz nie programowałem przy swoich aplikacjach. Gdzieś tam mi się udało swój poprzedni projekt wrzucić do App Store'a akurat po zakończeniu stażu. On nie zarabia, ale to przejdziemy do tego później. No ale stwierdziłem, że czas wrócić, to znaczy nie po to poświęciłem półtora roku, żeby teraz gdzieś się poddać, więc trzeba wrócić na właściwe tory. Teraz się pojawia pytanie, co dalej będziemy robić. W zasadzie ja będę robił i co, z czym się będę z Wami dzielił. Mam nawet pewien pomysł. Poprzednio mieliśmy cel zostać iOS developerem. Ja miałem zostać iOS developerem, to suma summarum się udało, to znaczy pracę dostałem, ona jest zawieszona, nie zakończyliśmy współpracy. Nie patrzę się w kamerę, ale nie tak, że czytam z kartki, to znaczy ja tu mam po prostu listę i jakoś mi to nienaturalnie przychodzi patrzeć się w samego siebie. Więc pora na kolejny cel. Ten cel, jaki sobie postawiłem, to jest osiągnięcie $100 w 2024 roku z przychodu z App Store'a. To jest taki, myślę, realny cel, chyba. Spróbujemy po prostu zarobić na Apple Developer Program. Tutaj jakby wyjdę na zero. Mam wrażenie, że bardzo nieskładnie mówię, ale trochę mnie to stresuje. Mówię do kamery, jednak do mikrofonu się mówi zdecydowanie łatwiej. No dobrze, ale te filmy wyobrażam sobie troszkę inaczej. To znaczy poprzednio też już miałem problem z contentem. To znaczy nie chciałem Wam po raz kolejny pokazywać, jak buduję widoki od zera. Bez sensu, każdy, myślę, kto mnie ogląda, już w miarę wie, bo ja też nie prowadzę tutoriali, tylko pokazuję, jak koduję. Więc trochę sobie to zmienimy i chciałbym trochę bardziej połączyć programowanie z takim lifestyle'em może. Pokazać trochę więcej takiej, żeby te materiały po prostu były też tak z życia, a nie stricte surówka, nagrywany ekran i tyle. Trochę Wam będę opowiadał właśnie tak jak teraz do kamery, co, jakie mam problemy, potem pokażę przykłady z kodu. Więc teraz tak, status, tutaj chyba wrzucę nagranie z ekranu z App Store Connect. Obecnie sprawa wygląda tak, w App Store wrzucona jest jedna aplikacja z Taflu, którą Wy tutaj możecie znać jako z inwentory. Ona się pojawiała na kanale chyba raz lub dwa. Ta aplikacja obecnie jest w modelu free, to znaczy jest zupełnie darmowa, nie ma żadnych abonamentów. Każdy może z niej sobie korzystać jak chce. Nie mam jeszcze za bardzo planu, jak ją monetyzować. Mam wersję 1.2 zrobioną w połowie mniej więcej, już przygotowaną do wrzucenia, więc wskoczcie trochę tak w trakcie do jadącego pociągu, ale myślę, że się odnajdziecie bez problemu. Potem jak wyjdzie wersja 1.2, myślę, że wrzucimy sobie kolejną aplikację. Mam już na nią pomysł, będzie dość spora, ale co to będzie, to się przekonacie.
No i zobaczymy, co się będzie działo, jak długo z tą aplikacją będę musiał działać, żeby ją wrzucić ponownie do App Store, żeby MVP było już zrobione. No i cel jest $100. Nie wiem, może takie materiały trochę bardziej Was zainteresują, może mniej i to jest ok. Myślę, że tyle. Chyba wszystko Wam powiedziałem, co takiego ważnego chciałem przekazać, czyli czemu nie było filmów, to już wiecie, co ze stażem, też już wiecie, co się stało i co robimy dalej, też już wiecie. Działamy, nie poddajemy się. Rynek jest jaki jest, ale najgorsze, co możemy w tym momencie zrobić, to po prostu usiąść i płakać. Ja płakać nie lubię, więc w tym momencie wracam do kodu, a ty pamiętaj, że zrobione jest lepsze od idealnego. Cześć.